Siemano, siemano, drodzy widzowie, Thanatos z tej strony i witam was bardzo serdecznie, tradycyjnie na kanale Eat My Dust, gdzie dziś czeka nas chyba zakończenie naszego DLC do gry Diablo 4 o nazwie Vessel of Hatred. Powiem tak, w ostatnim odcinku pokonaliśmy Urivara. Był to dość ciężki pojedynek, ale dawno nie zmieniałem EQ, więc teraz już jesteśmy po zmianie, wysprzedałem wszystko u sklepikarza. No i też mieliśmy ten cały smutny wątek fabularny z Mako. Jeśli nie widzieliście, no tutaj możecie widzieć, co się stało, to polecam poprzedni odcinek, a także zapraszam na Twitcha, bo jak zakończymy pewnie tą fabułkę, a jak wy jesteście na tym etapie, to my już na pewno nawalamy na streamach content endgame'owy i możecie te streamy oglądać tutaj zarówno na kanale na YouTubie, jak i na Twitchu, linki wszystkie macie w opisie i też zapraszam na Discorda, a tymczasem moi drodzy, nie przedłużajmy, bo chyba zanosi się na to, że przyjdzie nam rozprawić się z kamieniem dusz, w którym zamknięty jest Mefisto. No, jestem bardzo ciekawy, kto będzie bossem w tym ostatnim pojedynku. O, coś mi zlagowało. Mam nadzieję, że dobrze mnie było słychać przynajmniej. Pogadajmy z Neyrelą. Przyjaciele nie powinni się okłamywać. Maka mówiła, że Samuk leży daleko na południowym zachodzie. Wrócę do Kurast, żeby wytyczyć drogę na mapie. No dobra. To lecimy tam od razu. O matko. Czy tu jest jakiś teleport? Błagam, powiedzcie mi, że tak. No oczywiście, że nie ma. Ocie panie. No dobra. Let's go. Czy ona teoretycznie powinna mieć włócznie w rękach na tamtym ujęciu? Nie wiem. No dobra, drodzy widzowie, jedziemy. Cóż, no ja zakładam prawdopodobnie, że przyjdzie nam się zmierzyć z samym Mefisto. No i zobaczymy, w jaką stronę dalej będzie szła ta gra. Nie będę okłamywał, że troszeczkę dużo się płaci za te dodatki do tego Diablo. A tak naprawdę, który my mamy odcinek? Ósmy? Ósmy chyba odcinek jest. Zamknąć fabułę w 8 20-minutowych odcinkach za taki szmal? No nie wiem. Gra się bardzo przyjemnie oczywiście i w ogóle spirytysta jest fenomenalną klasą. Jest bardzo lekko, chociaż co ja tam mogę wiedzieć, no na razie takie wstępne obserwacje mogę tutaj wam powiedzieć. Potrzebuję więcej czasu. No ale... jak za sam dodatek fabularny, to tej fabuły moim zdaniem powinno być troszeczkę więcej. Jeśli to oczywiście jest ostatni odcinek, ale chyba tak. Jeden z głównych bohaterów już zginął. To możemy kończyć, tak? Zawsze musi być jakaś, że tak powiem, heroiczna śmierć. W podstawce był to oczywiście Donan. Tutaj Mako. I cóż, no nam więcej zostało do zrobienia. Tylko zabić dziada. Potrzebuję więcej czasu. Kyunin, wróciłeś. No i Eru się na nas wypiął, też nie zapominajmy o tym. Jest i Neyrela. Tak. Musimy tylko dotrzeć do grobowca. Dobra, moi drodzy, ja już się tutaj nie zatrzymuję, nie będziemy bić mobów. Po prostu jedziemy. Po prostu jedziemy. O, daleko nie musieliśmy tutaj jechać. Gdzie jest ten grobowiec? A to dalej jeszcze, matko boska. Po co ja schodziłem z tego tygrysa? Czy ja widzę, że mi kulki wracają? Co ja tam wsadziłem? Ho, 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 ho. Chyba dobry, w końcu znalazłem ten item. Jest dobrze. To zaczyna działać. Ale może totalnym przypadkiem. Chyba dostaliśmy dobry aspekt. Jezu, ile tego moba tutaj jest. Matko, ja mam 3 punkty umiejętności do rozdania. Co to jest? No nie, no bez jaj. Chociaż w sumie
Można by potwarnić ten level, to poty by się zwiększyły. Co przecinaki? Nie, 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 nie wejdę w to. Rozejrzę się tam. Co znowu się dzieje? Nie zbliżaj się! Gdzie ona biegnie? Co ją wybebeszyło? Kurczę, ten poison strasznie tutaj nam wjeżdża. Poison, poison. Wilk czasem pokazuje mi wizję. Albo wspomnienia. Wszędzie była krew Maki. Nadal ciepła. A jej odór... Mam już serdecznie dosyć tych jego snów na jawie. Znajdźmy drogę na drugą stronę. No dobra. Let's go. Jezu, przez jakie haszcze my się przeprawiamy. To drzewo już jest trochę przechylone. Drzewa się ruszają. Też to widzisz, prawda? Nie przewidziało mi się. O, kwiatuszek. Gruby splot. Musimy przeciąć te pnącza tam, skąd wyrastają. Poszukaj ich grubego splotu. Plujki, plujki. Tego nie robimy. Słyszysz to? Co takiego? O, kwiatuszek. Zamknięte. I skrzynka, ale nie mamy klucza. O, drzewce, drzewce atakują. Nie, puść, puść. Puść, puść, puść. Ktoś tutaj idzie drogą nienawiści. A co według ciebie próbuję zrobić? Myślisz, że tego chcę? Zaczekaj, ja...
Ma zawał. Co się z tobą dzieje? To krew Lilith. Nadal tam jest. Nadal mnie dręczy. Nadal coś przede mną ukrywasz. Miałyśmy umowę, że jesteśmy w tym razem. Ale zachowujesz się jak on. Jak Lorat. Masz swoje tajemnice. Poczekaj. Przepraszam. On wszystkim manipuluje. Nie chce się wściekać. Nie na ciebie. Muszę pomyśleć. Muszę go znów uciszyć. Daj mi pomyśleć. Ajajajajaj. O, myślałem, że się będziemy bić. Dobra. A, jednak. Muszę się przedostanę. Muszę znaleźć inną drogę. A, Neyrella gdzie jest? Po prostu wyparowała. Nie wiem, pewnie przeszła, ale nie było animacji. Dziwna akcja. Dobra, idziemy tam na górę. Dobra, nie mam czasu na was. Puść mnie, puść. Puść mnie. Neyrello, gdzie jesteś? O, kwiatuszek. Walcz, Neyrello! Jesteś silniejsza! Zdołasz udźwignąć to brzemię! O. O, poison, poison. Dobra, ładujemy się tam do środka. Kwiatuszek. Uwa. Potrzebuję więcej czasu. I co teraz? Matka skąpana we krwi zrodziła się na nowo. No, w następnym sezonie Neyrella grywalna postać. Widzicie, co robi? Będzie ostro. Zanurzając się płaczem, dziecko same otarło jej oczy. Muchy jadły chore ciało, wszystko spowijała mgła ze słońca, kapała gorąca krew. Co to jest? Co to jest? Kapłanka nienawiści. Okej. Łe? Łe? Nie, 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 nie. Nie, nie. Nie wolno tak. No dobra. Ale mam macki. Skubana. Ja myślałem, że ona dymkę tam wywaliła, chora. A to taki psikus. Jeszcze chwilę. Jezu, za dużo w Descendanta grałem, bo się zastanawiam, kiedy stagger jej wleci. Potrzebuję więcej czasu. Łe. Nie, 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 nie wychodź z kółka. Jeszcze chwilę. Nie, 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 nie. O, a co to mnie goni? Łe, 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 łe. Jakieś kulki tu latają, łe. No dobra, leży. Dobra, trochę dropu wypadło. Dobra, i tutaj nasz gościu, kolega awansował. Dobra, jakiś tytuł dostaliśmy. Przepraszam. Tak bardzo mi przykro. Nie chciałam tego. Wiem, że tak jak ja dajesz z siebie wszystko. A co jeśli on mnie zmieni już na zawsze? Co jeśli stanę się kimś, o kogo nie warto się starać? Neyrello. Nie, nic mi nie jest. Jestem tu. Ruszajmy do grobowca i zakończmy to. No dobra. I co, pewnie jakiś dung będzie teraz?
Dobra, lecimy przez most. A nie, tu jest jakieś miasto. Oby grobowiec był niedaleko. O, cie panie, ile tu jeszcze tego jest. Dobra, ale jeszcze mamy troszeczkę odcineczka. Dziwne. 5 etapów mamy. Jest i portal, interakcja. Gdzie są wszyscy? Ukrywają się przed wami i przed bronią, którą nosicie. Nie chcemy nikogo skrzywdzić. Szukamy grobowca Akarata. Wiecie co? Nie wyglądacie na pielgrzymów. Bo nimi nie jesteśmy. Rada Kurast wyraziła zgodę na naszą podróż. Rada? Więc rozmawiałyście z Eru? Tak, ale... Gdzie on jest? Pewnie w miejscu prób. Zawsze się tam wymykał, kiedy był w waszym wieku. Pewnie medytuje. Wita się z dżunglą jak ze starą przyjaciółką. Dobrze go znasz. Dobrze. Jeśli chcecie odnaleźć grobowiec, Akarat was poprowadzi. Pchnę was jednak w odpowiednim kierunku. Nie chcę, by wysiłki Eru poszły na marne. Akarat ma wiele oblicz. Wskażą wam drogę. A, twarz Akarata. Sprawca wielu śmierci, dawca wszystkich żyć. Co zabija, lecz ożywia? Ogień? Czas? Nie. Woda. Może jezioro ma jakiś związek z grobowcem? O, moment. I kolejny. Widziałem. Zieje stamtąd czerń gęstsza niż w bezgwiezdną noc, a ten mrok daje schronienie. Ten mrok daje schronienie. Czy grób byłby zbyt dużą ironią? Może nie chodzi o grób, ale grobowiec. A, to jaskinia! Jeszcze chwilę. Jeszcze jedna. Jej rozdarcie przepełniło nas bólem. To mi przypomina wejście do Królestwa Duchów. Musieliśmy rozerwać barierę, która je chroniła. Czy chodzi o tamtą osłonę? Lub coś podobnego? Może kurtynę? Jaskinia, zasłona i woda. A może... Zasłona wody zakrywająca jaskinię. Słyszałam wodospad w pobliżu wejścia. No i zobaczmy, czy to jest ten dungeon. O, nie tędy poszliśmy. Nawet pielgrzymi nie są tak szybcy. No tam jest ten wodospad. Tak, spójrz. Za wodospadem. Tak jak sądziłyśmy. Że tu? A, jest. No i dobra, moi drodzy, ostatni dunk, ale odcineczek już troszeczkę trwa.
A nie wiem, ile ten dunk zajmie, na pewno będziemy mieli jeszcze cinematiki. Ja nie chcę, żeby ten odcinek trwał 40 minut. Poza tym mamy jeszcze punkty do rozdania, muszę zobaczyć bolidzik, więc to by było tyle na dzisiaj. Czyli co? W następnym odcinku kończymy już definitywnie. Chyba, nie wiem, mam taką nadzieję. Słuchajcie, tam jest lista moich wspaniałych wspierających. Dziękuję za to, że byliście tutaj dzisiaj. Zapraszam, tak jak powiedziałem, na Twitcha i inne platformy. Zapraszam również na Discorda. I cóż, widzimy się niebawem w ostatnim odcinku z serii fabularnej Diablo. Zatem wyczekujcie bardzo mocno i do usłyszenia. Jo.